Czy on za tobą tęskni? Takie pytanie zadałam dzisiaj kartą Lenormanda. Nie Tarota, tylko Lenormanda. Więc przyjrzyjmy się, co właśnie te karty Lenormanda dzisiaj przemówią. Witam wszystkich serdecznie na moim kanale Orakel Miłości u Loeli. Dziękuję za Państwa obecność. Cieszę się, że jesteś, że każdy jest tutaj z Was z osobna. Witam wszystkich z osobna i cieszę się, że tutaj zaglądacie. Proszę nowe osoby o subskrypcję mojego kanału z dzwoneczkiem u góry, byście dostawali powiadomienia od YouTube'a o moich codziennych nowych wróżbach. Piszcie również komentarze, które czytam codziennie. Dajcie kciuczka w górę, czyli lajka. Dziękuję serdecznie. Na wróżby indywidualne, które odbywają się na podstawie Waszej daty urodzenia, zdjęcia, gdzie wchodzę w głąb Waszych problemów, zapraszam serdecznie poprzez e-mail do mnie. Mój adres e-mailowy znajdą Państwo pod każdym moim filmikiem, jak również proszę szukać mojego adresu e-mailowego w komentarzach. Zapraszam serdecznie. Dzisiaj, kochani Państwo, czy on za Tobą tęskni? Zobaczmy, co powiedzą dwie grupy. Pierwsza grupa to kamień kwarc cytrusowy. Druga grupa to kamień ametyst fioletowy. Wybierzcie proszę kamień i tą stronę, te karty, które Wam odpowiadają lub przyciągają Wasze oko. Grupa pierwsza, kwarc cytrynowy. Zaczynamy. Czy on za Tobą tęskni? Już na dnie, na spodzie kart Lenormanda mamy miłość. Miłość, dwoistość, uczucia, piękne emocje, które opływają te łabędzie. Miłość, temat miłosny, czyli była lub jest jeszcze nawet między Wami miłość, uczucia miłosne. Ale czy on tęskni? Taki jest temat naszej wróżby. Tęskni za spotkaniem, za nowym początkiem, za tym, by między Wami ułożyło się wszystko dobrze, pozytywnie. Wie, że dużo spraw jeszcze jest niewyjaśnionych, ale chciałby zacząć z Wami nowy kapitel, czyli nowy rozdział związku. Tęskni, myśli wieczorową i nocną porą o Tobie i ma głębokie emocje. To jest właśnie karta tęsknoty. Księżyc. Księżyc jest aspektem męskim. Księżyc mówi również o porze wieczorowej i nocnej, gdzie w śnie być może tęskni w snach za Tobą lub rozmyśla, nie może być może spać, być może ma złe jakieś koszmary nocne i myśli właśnie o Tobie. Również wieczorami rozmyśla, kiedy jest być może sam, bez pracy i tak dalej, po pracy. Więc tutaj ta karta jest typowym męskim elementem, który tęskni, który ma również głębokie uczucia, głębokie emocje i również telepatycznie porozumiewa się z Wami lub duchowo. Także to jest ewidentna karta tęsknoty. Czyli pytanie, czy on za Tobą tęskni, jednoznacznie jest tak. Tutaj jeszcze jeśli się przyjrzę kartom, to on tęskni za tym, by właśnie rozpocząć z Wami coś nowego, pięknego. Coś, co nazywamy właśnie związkiem, relacją. Jest karta pierścionka, czyli tęskni za związkiem z Wami. Tęskni za miłosną relacją, miłosnym związkiem z Wami. Tęskni, by być może sformalizować ten związek. Tutaj mamy, kochani, też tęsknota za spotkaniem. Podróż. Podróż, spotkanie, jeśli jesteście od siebie oddaleni geograficznie lub mieszkacie w różnych miastach, w różnych krajach czy na różnych kontynentach, odległość geograficzna jest być może spora, co jest przeszkodą w spotkaniu, więc tu
tutaj on tęskni za spotkaniem i ma taką nadzieję, że spotkacie się jeszcze, że rozpoczniecie coś nowego lub uleczycie wszystko, co było negatywne między wami. Dziecko mówi o nowym początku, który ma się pozytywnie, bardzo dobrze tutaj rozwinąć. Bociany przyniosą dobry rozwój spraw. Natomiast dziecko i bociany, być może tęskni on za tym, by sformalizować wasz związek, by mieć dzieci, by mieć potomstwo z wami. Widzi was jako matkę swoich potencjalnych potomków. Więc tutaj dziecko plus bociany, no to jest rzeczywiście dla wszystkich tych widzów, słuchaczy, którzy chcieli mieć z tą osobą ukochaną dziecko. To tutaj ta karta mówi, że ta osoba, o której teraz myślicie, o którą pytacie, tęskni za związkiem z wami, za tym, by te marzenia o dziecku, o potomstwie, o sfinalizowaniu związku, o wielkiej, pięknej miłości, by to się wreszcie spełniło i zrealizowało. Więc ta osoba właśnie o tym pięknym tutaj aspekcie, czy nowym początku, czy dziecku, czy pięknym, stabilnym związku, o tym właśnie rozmyśla. Także tęsknota tutaj jest na pewno duża i życzę wam, by się sprawy tutaj wyjaśniły, ponieważ tęsknota, chęć spotkania, miłość, emocje są tutaj bardzo w tym czytaniu dla pierwszej grupy widoczne. Przejdźmy, kochani, do drugiej grupy. Druga grupa to ametyst fioletowy. Wszyscy, którzy wybrali tą grupę, to czytanie teraz dla was. Pytanie brzmi, czy on za wami tęskni. Więc w przełożeniu mamy już słońce. Słońce jest zawsze pozytywną odpowiedzią, tak. Jest najpiękniejszą kartą również w Lenormandzie. Czyli tak, on za tobą tęskni, ma pozytywne również myśli i zamiary w stosunku do twojej osoby. On myśli o tobie bardzo serdecznie, gorąco, ma namiętność, ma te namiętne wibracje i myśli, wspomina cię w sposób bardzo, bardzo pozytywny, serdeczny. Także tutaj mamy już odpowiedź tak, on myśli i tęskni. Ale zobaczmy jeszcze, co dopowiedzą nam do tego tematu tęsknoty moje karty. Nie wiadomo, jak się rozwinie wasza relacja. Stoicie na rozdrożu dróg i nie możecie się zdecydować. Lub każdy z was się jakoś może zawziął i nie chce podjąć jakiegoś kroku. Ponieważ tutaj jest niepewność. Być może niezdecydowanie, co zrobić dalej, jak rozwinie się ta relacja. Jest tutaj chęć spotkania, chęć z podróży. Rozwija się coś w bardzo powolnym czasie. On myśli o tym, by ciebie zaprosić, by zaprosić cię do spotkania na randkę, byście się w końcu zobaczyli, byście spędzili ze sobą miło, sympatycznie czas, byście rozmawiali ze sobą. Być może on planuje nawet jakieś przeprosiny lub niespodziankę. Być może chce tutaj nawiązać z tobą kontakt, ponieważ jest bukiet pięknych kwiatów z wiadomością, tak, z liścikiem, czyli tutaj być może jakaś wiadomość sympatyczna, miła przyjdzie do ciebie i chęć spotkania. Również pomimo to, że dzisiaj pokazują karty niezdecydowanie jeszcze, to jest tutaj już wiadomość, lada moment w drodze, być może jakieś zaproszenie. Tutaj podobnie jak w grupie pierwszej mamy księgę, czyli nowy kapitel, jakby on chciał zacząć nowy rozdział z wami. Nowy rozdział, być może wyjaśnić wszystkie również jakieś sprawy, które są utajone, sekretne, niejasne, nieklarowne, byście ze sobą mogli znów stabilnie razem być, tak? Mieć stabilną relację. Więc jakby on też chciał zacząć nowy rozdział, nowe spotkanie, nowe piękne chwile romantyczne. I tutaj ta wasza relacja potrzebuje bardzo wielkiej transformacji. Jeśli tutaj coś się zawaliło, coś umarło, coś zostało zakończone, zerwane, były jakieś straty, ponieważ
jest tutaj niezdecydowanie, tak? Co zrobić dalej, w którą stronę pójść, czy wrócić, czy odejść, czy dać jeszcze jedną szansę temu związkowi, czy się spotkać. To tutaj mówi ta karta, że nawet jeśli coś się zakończyło chwilowo, macie jakąś kryzys, tak? To coś się znów narodzi z popiołów na nowo. Czyli ta relacja potrzebuje przede wszystkim transformacji, gruntownej, radykalnej przemiany, by Wam udało się zbudować właśnie coś stabilnego, by wyklarować wszystkie Wasze niejasne sprawy, by właśnie dać tutaj rozwój tym pięknym, gorącym, namiętnym wibracjom, energiom. Także tutaj w drugiej grupie, jeśli mogę to zreasumować, jest również tęsknota, gorąca, namiętna, serdeczna, piękna, pozytywna tęsknota za Wami. Pomimo dużego niezdecydowania i śmierci zawaliło się coś między Wami, natomiast odnowi się to i ta osoba tęskni za tym, by się spotkać, by sympatycznie ze sobą spędzać czas, by mieć znowu stabilne kontakty, komunikacje, by zbudować coś stabilnego i by coś się właśnie zmieniło na lepsze. Żeby coś właśnie z tego teraźniejszego jakby sporu czy kryzysu, by coś nowego, wspanialszego, lepszego narodziło się na nowo. Także tęsknota jest tutaj również w drugiej grupie widoczna. Takie były odpowiedzi kart na pytanie, czy on za Tobą tęskni. Pozdrawiam wszystkich moich kochanych nowych i dawnych subskrybentów. Proszę o komentarze, o lajki, proszę o e-maile na wróżby indywidualne. Zapraszam serdecznie. A my widzimy się już jutro znowu na moim kanale. Zapraszam serdecznie. Do usłyszenia już wkrótce.